Biuro Nieruchomości Olin z Lęborka zachęca do zakupu mieszkań, które są objęte programem Rodzina na Swoim. Rodzina na Swoim jest projektem rządowym dopłat do mieszkań, do zakupu mieszkań przez osoby samotne, jak i przez małżeństwa. Jest to dopłata, która obowiązuje przez pierwszych 8 lat kredytowania. Dopłacane jest do wysokości odsetek. O kredyt pod nazwą Rodzina na Swoim mogą się ubiegać następujące osoby. O kredyt Rodzina na Swoim może się ubiegać singiel przy zakupie mieszkania do 50 m kwadratowych, małżeństwa do 75 m kwadratowych przy zakupie mieszkania, no i przy budowie domu jednorodzinnego do 140 m kwadratowych. Projekt trwa do końca grudnia 2012 roku, także wszystkie osoby chętne powinny się pospieszyć z decyzją kupna mieszkania. Uzyskanie kredytu to również długa i żmudna procedura. Procedura kredytowa to jest około miesiąca czasu, tak? Kiedy składa się papiery do banku, do otrzymania decyzji, to tak jest 30 dni, także proponowałabym i radziłabym, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, bo grudzień może być już naprawdę gorącym terminem i okresem, jeżeli chodzi o składanie dokumentów. Po zakończeniu projektu Rodzina na Swoim rząd przygotowuje kolejne, aczkolwiek obecnie trudno podać czas jego realizacji. Na kolejne lata rząd przygotowuje tak zwane MDM, czyli mieszkanie dla młodych. Jest to dopiero w fazie projektu. Planowany termin rozpoczęcia obowiązywania tych dopłat rządowych to jest lipiec 2013. Niemniej jednak to jest taki termin dosyć ruchomy, tak? Czyli albo będzie to lipiec, albo będzie to dopiero 2014 rok, kiedy ten program zacznie obowiązywać. Od stycznia do lipca, jak gdyby nie będzie już tutaj żadnych dopłat rządowych, czyli nie będzie można skorzystać z żadnego programu dofinansowania od państwa do kredytu. Projekt Rodzina na Swoim, a Mieszkanie dla Młodych posiada zasadnicze różnice. Mieszkanie dla młodych, na pewno podstawową różnicą będzie to, że będzie dopłata tylko do mieszkań z rynku pierwotnego. Rynek wtórny nie będzie wchodził absolutnie już w rachubę, nie będzie można, kupując z rynku wtórnego, ubiegać się o dopłatę od państwa, czyli tylko rynek pierwotny. Czyli na pewno mieszkańcy większych miast będą mieli większe możliwości ubiegania się o taki kredyt. Różnić się będzie tym, że wypłata tej dotacji od państwa, tej pomocy rządowej, będzie wyglądała w formie jednorazowej wypłaty środków, czyli osoba samotna, tak zwany singiel, będzie mógł otrzymać 10% wartości mieszkania. Będzie to traktowane przy ubieganiu się o kredyt tak, jak gdyby był to wkład własny. Osoby małżeństwa z jednym dzieckiem 15% i za każde kolejne dziecko w przeciągu 5 lat 5% będzie można dodatkowo uzyskać od państwa. Na terenie Lęborka z rynku pierwotnego jest w czym wybierać. Dobrym przykładem są mieszkania w nowo budowanej kamienicy przy ulicy Jedności Robotniczej. Zainteresowanie tą inwestycją jest bardzo duże i zostało już tylko kilka wolnych mieszkań. Będzie to kamienica z 9 mieszkaniami pod piwniczeniem i garażami. Warto zaznaczyć, że podwórze posesji będzie ogrodzone z automatyczną bramą i monitorowane, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa dla mieszkańców. Natomiast z rynku wtórnego mieszkań o powierzchni 40-50 m2 jest bardzo niewiele. Liczba ich z dnia na dzień znacznie się zmniejsza. Wtórnego, no, jeżeli chodzi o 40-parometrowe, jest już ich niewiele. Tak? Jeżeli chodzi o osoby samotne chcące skorzystać z dopłaty do tych 50 metrów, to tych mieszkań już jest naprawdę jak na lekarstwo. Większe, trzypokojowe, 70-75 metrów jak najbardziej są dostępne, a te jednak dwupokojowe, spełniające te kryteria, do 50 metrów jest już ich naprawdę niewiele. Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać, wybierając się do Biura Nieruchomości Olint mieszczącego się przy ulicy Węgrzynowicza.